Cześć, dziś pokażę Ci bardzo prosty efekt tekstowy w Canwie. Będzie to po prostu dodanie do tekstu efektu cienia, jednak w tym przykładzie dodamy sobie ten efekt oddzielnie do każdej litery. A więc stwórzmy sobie nowy projekt i dodajmy sobie jakiś tekst, dodaj nagłówek i z Altem sobie powiększmy. Zmieńmy sobie czcionkę, na przykład na Anton, możemy sobie jeszcze powiększyć. I na tym etapie, gdy już wybierzesz czcionkę dla siebie, usuwamy resztę liter, żeby zostawić tylko jedną. Przeniosę ją sobie do lewej z Shiftem, żeby litery były równo rozmieszczone. Klikam klawisz Ctrl-D i umieszczam drugą literę obok pierwszej. Teraz wystarczy, że kliknę kilka razy klawisz Ctrl-D i kolejne litery pojawią się równo obok siebie. Teraz zmienię je sobie na właściwy tekst. I teraz klikam na pierwszą literę, klikam efekty, cień, przesunięcie zostawiam na 50. Kierunek ustawiam na 100, rozmycie ustawiam na 50 i przezroczystość na 100. Kolor ustawiam czarny. Następnie drugą literę przybliżam do tej pierwszej i teraz, żeby znowu nie ustawiać ręcznie tych samych parametrów, klikam na tą pierwszą literę. U góry po prawej stronie mamy taki wałek, kopiuj styl i klikam na drugą literę. Styl został wklejony, przechodzimy do kolejnej litery, z Shiftem przesuwam ją do tej drugiej. I teraz klikam pierwszą lub drugą literę, znowu kopiuj styl i wklejamy do litery trzeciej. Teraz litera S, klikamy poprzednią literę, kopiuj styl i wklej. Teraz, żeby mieć pewność, że litery są równo rozmieszczone, zaznaczam wszystkie te litery, klikam położenie i po lewej stronie klikam rozmieść równo w poziomie. A więc litery są równo rozmieszczone, powiększę je sobie trochę jeszcze. I w taki oto sposób możesz zrobić ciekawy efekt cienia w swoich projektach. Więc jeżeli film był dla Ciebie przydatny, możesz zostawić lajka. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Cześć!